uporządkujemy sobie teraz pojęcia iloczynu skalarnego i iloczynu wektorowego. Tak, jeden i drugi typ iloczynu jest definiowany dla dwóch wektorów. Narysujmy sobie. Tak, nazwijmy sobie to wektor A, a to będzie wektor B. Tak, i dla dwóch wektorów możemy zdefiniować dwa typy iloczynu. Jeden to jest iloczyn skalarny, o którym mówiliśmy już przed chwilą w poprzednim filmiku, a drugi to jest iloczyn wektorowy, którego też wielokrotnie używaliśmy, na przykład w serii o magnetyzmie. I teraz tylko sobie podsumujemy te dwa pojęcia i zbierzemy sobie podobieństwa i różnice między nimi, tak żeby nigdy, już przenigdy Ci się nie myliły, jeśli się myliły kiedykolwiek, a jeśli nie, to super, ale i tak omówimy to sobie. Oznaczmy sobie jeszcze tutaj kąt między wektorami. I tak, pierwsza podstawowa różnica jest taka, że iloczyn skalarny, jak sama nazwa wskazuje, jest skalarem, czyli po prostu liczbą, a iloczyn wektorowy, chociaż z pozoru wygląda, wzór, jakim się wyraża, wygląda trochę podobnie, bo to są również długości tych dwóch wektorów, ale pomnożone już nie razy kosinus, ale razy sinus. Ale to jest tylko długość tego wektora i mnoży się on jeszcze, ponieważ wynik iloczynu wektorowego również jest wektorem, to mnoży się jeszcze razy długość razy pewien wektor jednostkowy, który jest prostopadły zarówno do wektora A, jak i do wektora B. Tak, czyli jeśli te dwa wektory leżą, tak jak narysowałam w płaszczyźnie ekranu, to wektor N albo będzie wychodził z ekranu tak na tort, jak to oznaczaliśmy, mam nadzieję, że pamiętasz, albo będzie tak w głąb, prostopadle w głąb ekranu wchodził, a to w którą stronę będzie pokazywał, czy właśnie w głąb ekranu, czy będzie wychodził z niego nasz tort, wyznaczamy z reguły prawej dłoni. Tak, już nie będę tego teraz tu rysować, bo to nam kompletnie zamarzy rysunek, ale przypomnę Ci, że w regule prawej dłoni, jeśli liczymy iloczyn wektorowy A razy B, tak jak tutaj napisałam, to ustawiamy nasz palec wskazujący wzdłuż wektora A, palec środkowy wzdłuż wektora B, tutaj jeszcze nasze dwa palce zgięte sobie po prostu tak zwisają, a wtedy nasz kciuk pokazuje kierunek tego wektora jednostkowego N. I tutaj, jeśli użyjemy do tego prawej dłoni, a nie lewej, to jak już na pewno widzisz, kciuk jest na tym rysunku niewidoczny, pokazuje w głąb ekranu w taki sposób. Czyli tutaj podstawowa ta różnica jest taka, że wynik iloczynu wektorowego nie jest liczbą, tylko wektorem. Dobrze, druga sprawa jest taka, że tutaj kolejność nie gra roli. Równie dobrze możemy napisać coś takiego, taki iloczyn skalarny A razy B, to jest dokładnie to samo, co skalarnie pomnożone B razy A. Tak, bo tutaj widzimy, mnożymy tylko liczby, więc nic tam się nie zmienia. Jak zamienimy kolejność tutaj, to wychodzi to samo, czyli mówimy, iloczyn skalarny jest tak jakby symetryczny ze względu na kolejność wektorów, natomiast iloczyn wektorowy, jeśli zamienimy kolejność, to wyskoczy nam znak minus. Możemy to sobie na różne sposoby tłumaczyć, ale między innymi tak, że stosując tutaj regułę prawej dłoni, ustawiamy teraz odwrotnie, licząc iloczyn wektorowy B razy A, ustawiamy nasz palec wskazujący w kierunku wektora B, a palec środkowy w kierunku wektora A. I jeśli trochę się pogimnastykujesz ze swoją ręką, to wtedy się przekonasz, że rzeczywiście, jeśli zamienimy rolę tych dwóch palców, to nasz kciuk zacznie pokazywać również w przeciwnym kierunku. Czyli dostaniemy wektor tej samej długości i pokazujący wzdłuż tej samej prostej, ale dokładnie przeciwnym kierunku. Dobrze, i teraz jeszcze kolejna sprawa. No tutaj możemy to sobie zaznaczyć jako takie punkty. To jest punkt pierwszy, to jest punkt drugi. Punkt trzeci jest taki, że tutaj mamy kosinus, a tutaj mamy sinus. Już sobie mówiliśmy o tym, że w poprzednim filmiku, że ten kosinus nam wyławia z jednego z wektorów składową równoległą do drugiego wektora. A co robi sinus? No zobaczmy, narysujmy sobie ponownie dwa wektory i przypomnij sobie, tak jak już mówiliśmy, co to jest kosinus, to teraz przypomnijmy sobie, co to jest sinus, jeśli tu mamy kąt teta, tutaj mamy przyprostokątną będącą ramieniem kąta, przyprostokątną nie będącą ramieniem kąta i przeciwprostokątną, to sinus kąta teta, to jest stosunek długości, tak, bo tutaj mamy kąt prosty, więc to jest stosunek długości przyprostokątnej nie będącej ramieniem kąta, będącej jakby naprzeciw kąta, tak, do długości przeciwprostokątnej. Tak, i możemy sobie to wszystko pomnożyć razy tą długość i uzyskać takie równanie. I gdzie tutaj możemy to zastosować? No, jeśli tutaj mamy kąt teta, no to zauważ, że znowu, jeśli opuścimy tutaj wysokość, tak, to tutaj mamy taki kąt, taki trójkąt prostokątny, i wektor o długości równej właśnie
długości wektora a razy sinus kąta teta znajduje się tutaj. I jest to po prostu składowa prostopadła wektora a do wektora b. Tak i podobnie możemy również w przypadku wektora b też tutaj prostopadłą taką opuścić na kierunek wektora a i wówczas odcinek o długości równej długości wektora b razy sinus kąta między wektorami a i b to jest o ten odcinek składowa prostopadła wektora b do wektora a. Tak, czyli mówiąc tak obrazowo, iloczyn skalarny nam mówił, jak bardzo wektory są równoległe, natomiast iloczyn wektorowy nam mówi, jak bardzo są prostopadłe, bo jeśli będziemy mieć tym razem dwa wektory prostopadłe, tak, czyli sinus kąta między nimi wynosi 1, no to wtedy długość iloczynu wektorowego, już nie mówiąc o kierunku, kierunek na razie nas nie zajmuje, długość tego iloczynu wektorowego to będzie iloczyn długości wektorów, czyli wtedy długość będzie maksymalna, jaka może być. Natomiast jeśli wektory będą równoległe, to wtedy sinus kąta między nimi, kąt między nimi wynosi 0, albo może wynosić 180 stopni, bo ten wektor może też pokazywać tak, w każdym razie równolegle do tego zielonego wektora, to wtedy długość iloczynu wektorowego wynosi 0. Tak, czyli dokładnie na odwrót do tego, co robił iloczyn skalarny. Tak, czyli podsumujmy sobie jeszcze raz tą ostatnią własność, którą tutaj szerzej omówiłam dla iloczynu wektorowego, bo dla iloczynu skalarnego mówiłam na ten temat w poprzednim filmiku. Starałam się mówić o tym w miarę obszernie. Właśnie ta różnica, że tutaj jest kosinus, a tutaj jest sinus, powoduje, że iloczyn skalarny to jest iloczyn długości jednego wektora razy długość składowej drugiego wektora równoległej do pierwszego, a w przypadku iloczynu wektorowego to będziemy tutaj mieć iloczyn długości jednego wektora razy składowej drugiego wektora prostopadłej do tego pierwszego. Tak, i przykładem, kiedy nas interesuje składowa prostopadła, może być sytuacja, gdy liczymy siłę Lorentza, która działa na ładunek poruszający się w polu magnetycznym. Tak, przypomnę Ci, ale tutaj nie będziemy jakoś szerzej tego przykładu rozwijać, bo to już liczyliśmy wielokrotnie. W każdym razie przypomnę Ci, że siła ta wyrażała się takim iloczynem, tutaj przede wszystkim jest wartość ładunku, ale dalej mamy iloczyn właśnie wektorowy, wektora prędkości, z jaką porusza się ładunek i wektora indukcji pola magnetycznego, w którym ten ładunek się porusza. Czyli tutaj nas interesowało, jeśli prędkość była równoległa do pola magnetycznego, to siła wynosiła 0, natomiast jeśli była prostopadła, to wychodziła nam siła maksymalna, jaka jest możliwa, bo równa co do wartości iloczynowi tego ładunku, długości wektora prędkości i długości wektora indukcji pola magnetycznego. A jeśli te wektory były jakoś ani nierównoległe, ani nieprostopadłe, tylko tworzyły ze sobą jakiś kąt ostry albo rozwarty, to wtedy ta siła mogła mieć różne pośrednie wartości, a kierunek zawsze prostopadły do tych dwóch. Dobrze, to teraz przerwijmy, a w kolejnym filmiku powiemy o tym, jak liczyć iloczyn wektorowy i iloczyn skalarny w przypadku, kiedy nie mamy graficznie przedstawionych wektorów, nie znamy kąta między nimi, ale mamy podane współrzędnych wektorów, po prostu składowe wzdłuż poszczególnych osi układów współrzędnych. Do usłyszenia!